Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Lewandowska, mam 17 lat i jestem uczennicą drugiej klasy liceum. Oprócz tego od 2013 roku działam w pozarządowych organizacjach non-profit, które zajmują się zbieraniem młodych ludzi z całego świata na konferencjach międzynarodowych. I od 2013 roku wzięłam udział w ponad 15 takich wydarzeniach jako ich uczestniczka, organizatorka albo prowadząca warsztatów. We wrześniu 2015 roku będę miała nawet przyjemność bycia główną organizatorką tego typu konferencji we Wrocławiu, która zbierze w naszym mieście ponad 150 młodych osób z całej Polski i Europy. Oprócz tego od kilku miesięcy jestem członkinią zarządu jednej z organizacji, w których się udzielam. I praca w zarządzie to jest mniej więcej 25 do 30 godzin w każdym tygodniu, czasem trochę więcej. Dlaczego postanowiłam rozpocząć swoje wystąpienie od tej statystyki? Dlatego, że to może brzmieć trochę jak szaleństwo, biorąc pod uwagę, że jestem dopiero w liceum, ale chciałabym dzisiaj poświęcić kilka minut temu, żeby udowodnić, że w tym szaleństwie jest metoda i że działalność non-profit i angażowanie się w działalność organizacji pozarządowych non-profit jako wolontariusz to jest naprawdę bardzo dobra metoda dla młodych ludzi na rozwijanie takich umiejętności, których nie mają możliwości rozwijać w takich codziennych sferach swojego życia, to znaczy pomiędzy szkołą a pracą. Przed rokiem 2013, czyli zanim zaangażowałam się w działalność organizacji non-profit, miałam taką niezbyt pochlebną wizję wolontariatu, bo wydawało mi się z jednej strony, że to jest coś takiego jak bezpłatna praca, a z drugiej strony coś takiego, co jest trochę jak szkoła pod tym względem, że ma się tam określony zestaw obowiązków, w których jest bardzo mało miejsca na jakąkolwiek inicjatywę własną albo kreatywność, jeżeli chodzi o ich wypełnianie. Wydawało mi się, że wolontariat jest czymś takim, co dobrze robić, bo to jest przydatne społecznie, bo to dobrze później wygląda w CV, jak będę aplikowała po liceum o pracę, ale że jednocześnie to nie jest coś, co może być ciekawe i coś, co może w jakikolwiek sposób sprawiać frajdę. Okazało się, że nic bardziej mylnego. Z perspektywy 2 lat mojego doświadczenia w działalności w organizacjach non-profit jako wolontariuszka, chciałabym powiedzieć, że wolontariat jest w zasadzie czymś dla młodych ludzi unikatowym, bo to jest coś, co leży pomiędzy szkołą a pracą i możemy z tego czerpać takie korzyści, których oba te miejsca nam nie dają. Po pierwsze, wolontariat jest lepszy niż praca, bo chociaż wiadomo, że idealnie każdy z nas chciałby kiedyś pracować w takim zawodzie, którego w 100% interesuje, to nie zawsze to będzie możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o wolontariat, zwłaszcza w tej chwili w Polsce, dla młodych ludzi jest tak ogromne spektrum możliwości i to jest taki wachlarz po prostu miejsc, w których można pójść i zacząć się udzielać i on w dodatku cały czas się rozwija. Także naprawdę, jeżeli chodzi o aktywność jako wolontariusz, w tej chwili w Polsce, a także jako młodzi Europejczycy, możemy naprawdę znaleźć coś, co w 100% odpowiada naszym zainteresowaniom. Ja dzisiaj chciałabym się skupić właśnie na działalności w takich organizacjach, które zajmują się organizowaniem konferencji międzynarodowych. Natomiast naprawdę z własnego doświadczenia wiem, że ten wybór, który stoi przed nami, jeżeli chcemy się zaangażować w działalność non-profit, jest naprawdę nieograniczony i w dodatku wciąż rośnie. Poza tym wolontariat nie jest jak szkoła, z tego względu, że nie ma tego muszę, a jest bardzo dużo chcę. Jako wolontariusze sami wybieramy sobie, jak bardzo chcemy się zaangażować w dany projekt i jak daleko chcemy w nim wykazać własną inicjatywę. Nikt nas nie będzie z tego rozliczał i tak naprawdę jedynym wynagrodzeniem pod koniec będzie dla nas własna satysfakcja, co z jednej strony bardzo ułatwia, ale z drugiej strony też utrudnia. No i właśnie teraz chciałabym przedstawić kilka takich podstawowych korzyści, które na własnym przykładzie obserwuję, że wyciągnęłam z mojej działalności jako wolontariuszka, natomiast nie miałam do końca możliwości rozwijania czy w ogóle zdobycia tych umiejętności w szkole. Pierwszą taką umiejętnością, trochę związaną z tym, o czym powiedziałam przed chwilą, jest umiejętność dokładnego planowania własnych obowiązków.
W organizacjach w zasadzie, w których ja działam, pracują młodzi ludzie i pracujemy dla młodych ludzi. Czyli w przeciwieństwie do tego, jak jest w szkole, nie ma nikogo nad nami w hierarchii, kto by w jakiś sposób narzucał jakiś rygor naszym projektom, na przykład wyznaczał nam deadline'y, mówił, że nie możemy czegoś puścić na stronę, bo to jest głupkowate, ale z drugiej strony nie mamy też nikogo, kto by nas rozliczał. W związku z tym, w takich zespołach, w jakich pracujemy, ludzi między mniej więcej 15 a 25 rokiem życia, musimy sobie sami wypracować kalendarz pracy, musimy nawzajem się motywować, co z jednej strony jest łatwe, bo wiadomo, że kiedy spotykamy się w grupie swoich rówieśników, to atmosfera pracy jest luźna, wszyscy, jest też dużo lepsza atmosfera, jeżeli chodzi o pracę kreatywną, bo nikt nie boi się wypowiedzieć i nie boimy się też dawać sobie na bieżąco feedbacku, jeżeli chodzi o swoje pomysły. Ale z drugiej strony, kiedy zaczynamy pracować w takiej grupie znajomych, bardzo często pojawia się atmosfera rozprężenia i to naprawdę wymaga bardzo dużej dojrzałości, bardzo dużej umiejętności dyscypliny i samokontroli, żeby umieć nie tylko planować swoje obowiązki jako wolontariusza na bieżąco, zmotywować się, żeby dzisiaj wstać pół godziny wcześniej i wysłać te 3 maile, żeby pojechać na drugi koniec miasta, bo tam możemy znaleźć dla organizacji fajnego sponsora. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o organizację konferencji, bardzo ważna jest też umiejętność planowania długofalowego. Ja wiem, że będę główną organizatorką tej konferencji we Wrocławiu od ponad 6 miesięcy. Tak naprawdę w momencie, w którym się o tym dowiedziałam, podjęłam zobowiązanie aż do września 2015 i zgodnie z tym zobowiązaniem musiałam zaplanować całą swoją działalność na następny w zasadzie rok. Więc jest to, oprócz tego, że bardzo wymagające zadanie, to jest też bardzo duża odpowiedzialność. Ale rozliczanie się z tej odpowiedzialności jest o tyle fajne, że w momencie, w którym pracujemy z młodymi ludźmi dla młodych ludzi, nie jesteśmy dla siebie anonimowi. To ponownie to nie jest praca. To nie jest praca w korporacji. Bardzo szybko, w momencie, w którym dołączasz jako wolontariusz do takiej organizacji, bardzo szybko poznajesz ludzi, którzy są tam zaangażowani. Rozmawiacie przez Skype'a, przez telefon, wymieniacie się mailami. Często po prostu bardzo szybko się spotykacie i zaczynacie razem działać w jakimś mieście albo regionie. Jesteśmy dla siebie nawzajem anonimowi, co, tak jak już wspomniałam, bardzo ułatwia dawanie feedbacku, ale jednocześnie zwiększa takie poczucie indywidualnej odpowiedzialności, bo to nie jest tak, że przychodzę, wypełniam swoje zadanie i wychodzę, tylko jeżeli dzisiaj nie wyślę tego maila, jeżeli nie pojadę do tego sponsora, to będą to musieli za mnie zrobić moi znajomi. I takie poczucie indywidualnej odpowiedzialności w zespole to jest coś, co wydaje mi się bardzo cenne i co niekoniecznie zawsze jest w szkole, bo w te projekty szkolne często nie bywamy aż tak osobiście zaangażowani. Jeżeli chodzi o takie umiejętności, jakie możemy zdobyć, to jest cały wachlarz takich umiejętności. Ja tej nazwy osobiście bardzo nie lubię, bo wydaje mi się po prostu bardzo nieadekwatna. Chodzi mi o umiejętności miękkie, czyli takie rzeczy jak na przykład umiejętność poprowadzenia oficjalnej rozmowy przez telefon, wysłania maila do ministerstwa, spotkania się z przedstawicielem jakiejś takiej oficjalnej placówki. To są rzeczy, które bardzo chętnie będą widziane przez potencjalnych pracodawców u młodych ludzi po tym, jak skończą szkołę, albo nawet kiedy będą szukać szkoły w trakcie studiów, ale jednocześnie szkoła bardzo mało takich umiejętności daje. Ja w tej chwili mam po prostu takie poczucie, że jeżeli będę szukała pracy po zakończeniu liceum, już takiej pracy na pełen etat, to oprócz tego, co będę mogła w swoim CV, a ono też na pewno będzie bogatsze o moje doświadczenie w organizacji, będę mogła po prostu pochwalić się pewną asertywnością w kontaktach międzyludzkich, znajomością takich form i procedur, którymi rządzą się dorośli, a których niekoniecznie się uczy młodych dorosłych. I to uważam, że jest bardzo cenne.
taką ostatnią, ale najmniej ważną korzyścią z działania w takich organizacjach jak te, w które ja jestem zaangażowana, jest bezpośredni udział po prostu w naszych projektach i w tych konferencjach. Tak jak wspominałam, to są konferencje, które odbywają się na skalę międzynarodową, bo takich oddziałów jak ten polski, w którym ja działam, jest około 40 w całej Europie. I chociaż ja organizuję konferencję we Wrocławiu we wrześniu, to do września mogę być na takiej samej siostrzanej konferencji w Grecji, w Skandynawii, w Gruzji i w Luksemburgu. Udział w takich konferencjach jest moim zdaniem naprawdę unikatowym doświadczeniem dla młodych ludzi, bo oprócz tego, że jak wiemy, jak już 100 razy czytaliśmy, słyszeliśmy, podróże kształcą, czyli oprócz tego, że taka konferencja wiąże się z wyjazdem w jakieś ciekawe miejsce za granicą, to spotykamy tam ludzi, którzy pochodzą z naprawdę bardzo różnych środowisk kulturowych, także językowych, dzięki czemu rozwijamy nasze zdolności językowe i prowadzimy z nimi debaty na bardzo aktualne, często bardzo kontrowersyjne tematy. Uczy to moim zdaniem, na moim własnym przykładzie, nie tylko bardzo dużej tolerancji, ale też bardzo dużej otwartości na wymianę poglądów i na po prostu na takie elastyczne uaktualnianie swojego światopoglądu. Uważam, że to też jest bardzo ważne dla osób w naszym wieku. No właśnie, ci ludzie, których poznajemy dzięki działalności w takiej organizacji, osobiście, kiedy ktoś, zazwyczaj ktoś z rodziny, kto patrzy na mój plan zajęć wywieszony nad biurkiem, pyta mnie, dlaczego ja w zasadzie to robię i dlaczego nie mogę sobie na chwilę zrobić urlopu? Co takiego jest, co tak bardzo przyciąga mnie do pracy w tych organizacjach? I moja podstawowa odpowiedź to są zawsze ludzie. Dzięki mojej działalności jako wolontariuszka poznałam ludzi, którzy chcą pójść o krok dalej, którzy nie chcą być tylko zwykłymi uczniami czy studentami, ale chcą wykazać jakąś inicjatywę, w dodatku z bardzo dużą dawką zaangażowania, tym większą, że to jest działalność non-profit, to jest działalność bezinteresowna, w której naszym jedynym wynagrodzeniem jest satysfakcja, którą czerpiemy z tego, że widzimy, że ludzie korzystają z efektu końcowego naszych projektów. Tacy ludzie naprawdę zadziałali na mnie bardzo inspirująco. Osobiście dzięki nim rozwinęłam się w kierunkach, o jakich nawet nigdy nie śniłam. I myślę, że nawet w momentach, kiedy braknie mi motywacji, to właśnie ludzie, z którymi współpracuję w organizacjach, napędzają mnie i dajemy sobie taką energię nawzajem. To uważam, że jest naprawdę bardzo cenne. Bardzo cenne jest spotkać ludzi, którzy mają podobne wartości i podobne cele jak my. Bardzo ważne jest takie poczucie, że jeżeli chcemy zrobić coś fajnego, to nie jesteśmy w tym sami i będziemy mieć grupę współpracy i taką grupę wsparcia. Na zakończenie chciałabym jeszcze raz wrócić do tej małej mapy, w zasadzie schematu, który nakreśliłam we wstępie, czyli te środowiska, w jakim się obracają młodzi ludzie. Mamy szkołę i po przeciwnej stronie mamy pracę i po środku mamy wolontariat. Ja uważam, że w ogóle my jako młodzi ludzie jesteśmy trochę po środku, bo z jednej strony jesteśmy trochę jak dzieci, trochę jak dzieci jesteśmy traktowani, a z drugiej strony bardzo niedługo świat będzie od nas wymagał kompetencji dorosłych. I uważam, że dzięki działalności jako wolontariusz można nie tylko nauczyć się, jak pójść o krok dalej jako uczeń, ale być później lepiej przygotowanym do podjęcia prawdziwej pracy właśnie młodym dorosłym. Ja jako członkini zarządu jestem odpowiedzialna za zasoby ludzkie i rozwój regionalny, czyli tak naprawdę cała moja praca polega na zachęcaniu nowych osób do tego, że warto, że nasza działalność to jest coś ciekawego i może jeżeli nawet nie będą jej aktywnie tworzyć, to warto brać udział w naszych projektach. No bo tak jak już zapewne wspominałam kilka razy, w działalności non-profit największą satysfakcję czerpie się z tego, co czerpią inni. Działamy dla innych, ale mam nadzieję, że udowodniłam, że także dla siebie. Dziękuję bardzo.